Elo, elo, elo! Tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, czyli na live, że przepalałem zawodników z mojego składu, żeby mieć toc.pl, a się nie udało, znaczy udało się przepalić ich, no ale ich już nie ma, a Rodri jest zrobiony. Rodri, tak się wkurzyłem, nie, że Rodri już teraz nie jest w składzie, bo jest po prostu przepalony i dla niego będzie grał na SP Akinfenwa. Zobaczymy, jak się spisze Akinfenwa. Najwyżej to Akinfenwa będzie grał pierwszą połowę, nie? No, na rezerwę damy sobie jednego SPD, no i wtedy będzie dobrze, nie? No i dzisiaj paczki Division Rivals. Dzięki tym paczkom zrobiłem sobie Akinfenwa oraz kupiłem SO z Anglii Good Hill. No i co, ja otwieram te paczki darmowe. Tam, gdzie jest kasa 25 tysięcy i otwieramy. Pierwsza paczka to jest duża złota paczka premium do otworzenia. Wczoraj był finał Pucharu Włoch, podobno bardzo fajny ten finał był. Juventus przeprowadził 2-1, a jednak przegrał. Inter wygrał. O, mamy jeszcze 1000 monet, to zawsze się przyda, zawsze się przyda. Good Hill kupuję za 30 tysięcy, więcej nie dam. No i to jest najlepszy, najtańszy środkowy obrońca angielski, nie? Duża złota paczka premium. Jest inform! Jest! Mówiłem na live wczoraj, co oglądało tylko 11 usiedleń było, że potrzebuję karty do Akinfenwy, a przede wszystkim Informa, i mamy dobrego Informa 87. Gdybym miał dalej ten francuski skład, co miałem, no nie wiem, czy on byłby lepszy od tego to, co miałem francuskiego, no ale jako drugi środkowy pomocnik defensywny to by się przydał, nie? Jeszcze Schmeichel 85, a tam tylko 84 trzeba przepaść, ale 70 grania, no to będzie ciężko. A no, spoileruję wam, że udało mi się zrobić Akinfenwa. Jakim składem będę grał, to wam pokażę kiedyś tam na live. No i tu mamy jeszcze Sommera 85. Dobre trafy pod przepałkę. Jest, mamy 2 85. No i zobaczymy. Dzięki temu, tak jak mówię, przepaliłem skład i Akinfenwa gracza do akcji. Także dzięki za dziś, trzymajcie się.